Czy wyobrażaliście sobie własne życie bez prądu czy też ciepłej wody? Wydaje mi się, że nie. Mamy takie czasy, że nikt nie myśli w tych kategoriach, żeby zbrakło tych podstawowych dóbr. Za dostarczanie obu tych energii cieplnej i elektrycznej odpowiedzialny jest sektor gospodarki zwany energetyką. W Polsce w 96% uzyskanie energii uzyskiwanie energii oparte jest o spalanie węgla kamiennego czy brunatnego. Tylko 4% energii uzyskiwane jest z źródeł niekonwencjonalnych. No niestety kij ma dwa końce. Z jednej strony dobra, których nikt nie myśli, że można ich zabraknąć, a z drugiej strony energetyka jest jedną z najbardziej szkodliwych gałęzi przemysłu, które mają wpływ na środowisko naturalne i nasze zdrowie. Na szczęście w ostatnich latach widzimy pewien wzrost zainteresowania i inwestycji w kierunku pozyskiwania tzw. zielonej energii. No niestety Polska nie wykorzystuje potencjału, który posiada. Pod powierzchnią Polski na 80% powierzchni znajdują się wody geotermalne, które w zasadzie inwestycje w tym kierunku są w zasadzie bardzo znikome. Ostatni wzrost zainteresowania, jeżeli chodzi o pozyskiwanie energii, to jest głównie wiatr. Mamy już 40 profesjonalnych elektrowni wiatrowych. 13% to jest potencjał, który wykorzystywany jest z polskich wód. To są głównie hydroelektrownie przepływowe. Największym potencjałem, który wykorzystywany jest z powodzeniem w innych krajach Europy, natomiast w Polsce dotąd niezauważalnym, jest to biomasa i biogaz. Biomasa to przede wszystkim składniki pochodzące z drewna, odpadów, słomy roślin energetycznych, osadów ściekowych i torfu. Biogaz to przede wszystkim uzyskiwany jest przede wszystkim z wysypisk. Z 800 wysypisk w Polsce tylko 13 ma instalacje, które może pozyskiwać dodatkową energię. Po co tyle informacji? Przede wszystkim, żeby Was wprowadzić w klimat sektora energetyki. Energetyka stała się tematem przewodnim w grze planszowej. W tej grze mamy też do czynienia z energią elektryczną za pomocą różnego rodzaju elektrowni, tych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, produkujemy energię i dostarczamy ją do miast. Ja myślę, że dzięki tej grze, bez żadnych kompleksów, przede wszystkim bez prądu, bez negatywnego wpływu na nasze zdrowie, na środowisko, możemy spędzić kilka wspaniałych chwil. Tą grą planszową jest gra pod nazwą Wysokie Napięcie. Zapraszam wszystkich do rozgrywki. Witam wszystkich ponownie, Marek Wysocki z tej strony, Planszolandia, co nieco o grach planszowych. Ósma odsłona podcastu wideo. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym wszystkich zainteresować grą planszową pod nazwą Wysokie Napięcie. Gra zaliczona jest do gatunku gier ekonomicznych, umożliwia rozgrywkę od 2 do 6 osób. Pełna rozgrywka w pełnym składzie zajmuje około 120 minut. Do gry powinni zasiąść gracze w wieku od 12 roku życia. Autorem gry jest Friedman Fries, niemiecki projektant. Polską edycję wydała Lacerta, wrocławskie wydawnictwo Lacerta. Co należy wspomnieć o grze? Gra została obsypana mnóstwem nagród. Obecnie znajduje się na 3. miejscu w rankingu Board Game Geek. W 2007 w Polsce gracze wybrali Wysokie Napięcie grą roku. Nadano im tytuł prestiżowej nagrody gry roku. W grze, jak już wcześniej wspominałem, gracze wcielają się w przedsiębiorców, potentatów, którzy dostarczają energię elektryczną do miast. Za pomocą rynku surowców, elektrowni, różnych elektrowni, tych konwencjonalnych, jakże niekonwencjonalnych, produkują energię i dostarczają sukcesywnie do miast. Gracz, który najbardziej optymalnie wykorzysta zdolności swoich elektrowni, jak i rynek surowców i zasili największą liczbę miast, po prostu wygrywa rywalizację.
Tyle tytułem wstępu. Chciałbym wszystkich zaprosić. Pokażę, jak należy grać wysokie napięcie. Co znajdziemy w pudełku? Przede wszystkim pokaźnych rozmiarów planszę. Planszę dwustronną. Na jednej stronie znajdziemy obszar Stanów Zjednoczonych, na drugiej znajdziemy obszar Niemiec. Na planszy znajdziemy 6 obszarów w 6 kolorach. Co możemy znaleźć na takim wyznaczonym obszarze? Przede wszystkim na tym obszarze znajdują się miasta, podzielone na 3 części, a także między tymi miastami połączone są rury. Te rury symbolizują przesyłanie energii. Projektant dosyć śmiesznie to wykonał, z tego względu, że bardziej chodziło mu tutaj o przesyłanie tej energii cieplnej. Taki klimat stworzył tak zwany klimat industrialny. Na tych rurach umieszczone są cyferki. Te cyferki będą oznaczały opłatę transmisyjną. Znajdziemy także rynek surowców, na którym będą znajdowały się surowce wykorzystywane przez elektrownię. W lewym górnym rogu znajduje się tor, który wyznacza kolejność graczy w rundzie. W prawym górnym rogu znajduje się tor śledzenia punktacji. W grze posługujemy się walutą zwaną elektro. Mamy tu różne nominały, mamy 1 niebieski, 5 żółty, 10 pomarańczowy i 50, nominał 50 kolor zielony. Każdy z graczy uzyskuje 22 domki w swoim kolorze. Domki symbolizują stacje transformatorowe. Mamy do czynienia oczywiście różne kolory. Żółty, zielony, czerwony, fioletowy i czarny. Teraz powiem kilka istotnych informacji na temat załączonych kart. Kart elektrowni. Kart elektrowni w zestawie jest 42. Każda karta w lewym górnym rogu posiada kolejny numer. Numerem kolejnej elektrowni. W tym wypadku jest to 8. Numer ten jest także najniższą ceną elektrowni w trakcie licytowania. Ta cena może się oczywiście zwiększyć, jeżeli gracze będą licytowali na większą kwotę. Kolejne informacje, które uzyskujemy na karcie, jest to symbol elektrowni. On nie ma znaczenia dla gry. Mamy także 3 symbole, 3 surowce, które występują w tej elektrowni. W tym wypadku widzimy, że to są 3 symbole węgla. Dla ułatwienia symbole znajdują się na brązowym pasku. Pomaga to graczom. Wtedy informuje gracza, że znaczniki, surowce są w kolorze brązowym. Karta informuje, jest domek, który informuje, ile miast dana elektrownia może zasilić. W tym wypadku są to 2 miasta. Nie może wystąpić sytuacja, gdzie 2 żetony miast, 2 żetony węgla zasilą jedno miasto. Taka sytuacja nie może wystąpić w grze. Musi być dokładnie taka sama ilość żetonów, żeby zasilić 2 miasta. Jeżeli nie będzie kompletu surowców, w tym momencie karta nie może zasilić miast. Każda z elektrowni może zostać użyta do zmagazynowania dwukrotnie większej ilości surowców niezbędnych do produkcji. Jeżeli to są 3 symbole węgla, możemy zmagazynować 6 surowców węgla. W trakcie gry zwiększa się wartość licytacyjna każdej elektrowni, ale także zwiększa się jej wydajność. Na przykład elektrownia z numerem 25, czyli numer wyjściowy przy licytacji 25 elektro, już za pomocą 2 żetonów węgla może zasilić 5 miast. Z kolei elektrownia, która wartość licytacyjną, czyli wyjściową, uzyskuje 36 elektro, może za pomocą 3 symboli węgla, za pomocą 3 żetonów węgla, 3 surowców węgla zasilić już 7 miast. W talii kart elektrowni występują różne elektrownie. W poprzednim przypadku przedstawiłem elektrownię węglową, zasilaną węglem. Występują także elektrownie zasilane uranem. To jest czerwony pasek na dole i czerwony żeton. Elektrownie, które zasilamy olejem, czarny pasek i czarny żeton. Elektrownie także mogą być zasilane za pomocą odpadów. W tym wypadku jest to żółty żeton i żółty pasek. I w ustawie występują także elektrownie hybrydowe. Polegają na tym, że możemy te elektrownie zasilać
załóżmy, samym węglem. Możemy tę elektrownię zasilać na przykład dwoma żetonami oleju lub też jednym żetonem oleju i jednym żetonem węgla. Na tym polega hybryda, że możemy mieszać ewentualnie określone surowce. W zestawie występują także elektrownie niekonwencjonalne, tak zwane wiatrowe, które nie potrzebują żadnych surowców. Karty elektrowni tworzą rynek elektrowni. Na początku gry należy wyszukać kartę o najmniejszych nominałach. Karty od 3 do 6 będą tworzyły rynek bieżący. Elektrownie o większych nominałach od 7 do 10 na początku gry będą stanowiły rynek elektrowni przyszłych. Każdy z graczy dostaje kartę tak zwaną pomocniczą, żeby było mu łatwiej, szczególnie podczas pierwszych rozgrywek, kontrolować grę. Na jednej stronie mamy jakby podział wszystkich rund, które występują w grze, a na drugiej tabela wypłat, które uzyskujemy przy określonym zasileniu. W zestawie znajduje się także karta nazwana etap trzeci. Karta ta dosłownie wyznacza nam trzeci etap podczas gry. Wyjaśnię, na czym to polega. Tylko powiem, że ta karta powinna być umieszczona na samym spodzie talii. Jeżeli te karty potasujemy, umieścimy, etap trzeci będzie wyznaczał. Jeżeli dojdziemy po wyczerpie nam się stos wszystkich kart i dojdziemy do karty etap trzeci, wtedy zaczyna się po prostu trzeci etap rozgrywki. Karta etap trzeci ma także drugą funkcję. W etapie piątym, o którym jeszcze powiem, po prostu najdroższa elektrownia z rynku przyszłego, czyli w tym wypadku 39, jest odrzucana bezpośrednio pod tą kartę, czyli na sam spód talii i automatycznie w trzecim etapie będziemy używali w takim wypadku tylko i wyłącznie tych drogich elektrowni. Oczywiście nie mogę zapomnieć o instrukcji. Instrukcja jest dosyć czytelna. Myślę, że po przeczytaniu nie jest długa, po przeczytaniu raz instrukcji nie będzie kłopotów, żeby zagrać. Cała rozgrywka trwa kilkanaście rund. Każda runda składa się z pięciu faz. Pierwszą fazą, którą rozpoczynamy grę, jest ustalenie kolejności graczy w rundzie. W pierwszej rundzie, jeżeli mamy tą pierwszą rundę, ustalamy kolejność graczy w dowolny sposób. Czyli jak ustawimy, tak zaczynającym graczem będzie gracz niebieski, ostatni będzie wykonywał ruch gracz fioletowy. W czasie kolejnych rund graczem prowadzącym jest gracz z największą ilością miast podłączonych do sieci. Czyli w tym wypadku popatrzmy. Pierwszym graczem będzie gracz czerwony. Będzie rozpoczynał rozgrywkę. Drugi będzie... Tutaj mamy dwóch graczy, którzy mają taką samą liczbę zasilonych domków. 5. I w tym wypadku decyduje o tym, który z nich będzie pierwszy, wykonywał czynności pozostałe, największa liczba elektrowni. Jeżeli gracz żółty, załóżmy, posiada największą wartość elektrowni, to automatycznie on będzie wykonywał czynności, czyli będzie wykonywał czynności jako pierwszy. I dalej, fioletowy, zielony, niebieski. Na podstawie toru śledzenia punktacji ustaliliśmy, że rozgrywka będzie wyglądała następująco. Będzie rozpoczynał gracz czerwony, bo ma najwięcej zasilonych domków. Później graczem kończącym będzie gracz niebieski. Fazą drugą jest licytacja elektrowni. Licytację rozpoczyna gracz prowadzący zgodnie z torem punktacji, czyli gracz czerwony. Elektrownie tworzą rynek elektrowni. Na początku gry należy wyszukać kartę o najmniejszych nominałach. Karty od 3 do 6 będą tworzyły rynek bieżący i będziemy handlowali, kupowali elektrownie tylko z tego rzędu. Natomiast elektrownie o większych nominałach od 7 do 10 na początku gry będą stanowiły rynek elektrowni przyszłych. Na czym polega ten mechanizm? Jeżeli będziemy chcieli kupować elektrownię, to będziemy licytowali tylko elektrownię z rynku bieżącego. Czyli jeżeli kupimy elektrownię z rynku bieżącego, załóżmy o nominale 6, automatycznie musimy
elektrownię zweryfikować. Dodajemy następną elektrownię z karty i teraz automatycznie elektrownia, która była w rynku przyszłym, przeskoczyła nam jako elektrownia do rynku bieżącego. Gracz może mieć maksymalnie 3 elektrownie. Jeżeli kupi kolejną elektrownię na rynku bieżącym, należy pamiętać, że w tym wypadku jedną z elektrowni trzeba odrzucić, po prostu zastąpić. Elektrownie mają wydajność 16 domków. Faza trzecia gry to jest zakup surowców. Tą fazę rozpoczyna gracz, który jest ostatni w punktacji. Czyli jak pamiętamy, ostatni w punktacji był najmniej zasilonych domków, miał niebieski, więc tą fazę zaczyna niebieski. I w tym momencie gracze kupują surowce będące w ofercie rynku surowców i za każdy żeton płacą przypisaną cenę. Teraz popatrzmy. Najtańszy węgiel kosztuje 1 elektro. A najtańszy olej kosztuje 3 elektro. Najtańsze odpady kosztują 7 elektro. Najtańszy uran kosztuje 14 elektro. Najpierw kupowane są najtańsze żetony danego surowca, a gdy się skończą, sprzedawane są droższe. Gracze przekazują pieniądze na zakup surowców do banku. Jeżeli dany surowiec został wyczerpany, nie ma żadnego żetonu na rynku, do końca rundy nie będzie dostępny. Czyli jeżeli jeden gracz kupi sobie oleje 3 oleje, zapłaci za nie 9 elektro, to następny gracz będzie mógł skorzystać już z oleju, ale będzie musiał płacić za niego 4 elektro. Podobnie sytuacja będzie wyglądała z odpadami. Jeżeli któryś z graczy kupi odpady, załóżmy 3 odpady za 7 elektro, będzie musiał zapłacić za nie 21 elektro, a następny gracz, chcąc kupić odpady, będzie musiał już zapłacić za te odpady co najmniej 8 elektro. Pamiętajmy, że nasze elektrownie mogą zmagazynować 2 razy tyle materiałów, ile rejestrowane na naszym rysunku elektrowni. Po zakończeniu zakupów surowców następuje czwarta faza, rozbudowa sieci. Jest to najdłuższa faza podczas gry. I co jest istotne? Tą fazę rozpoczyna gracz, który otrzymuje ostatnie miejsce w punktacji. Faza czwarta, rozbudowa sieci, to czas, żeby przyjrzeć się bliżej naszemu miastu. W tej fazie gracze rozbudowują sieci energetyczne swoich firm, podłączając kolejne miasto. Każde miasto ma miejsce na 3 stacje. Na 3 stacje transformatorowe, które kosztują odpowiednio 10, 15 i 20 elektro. Na wybranym miejscu możemy postawić tylko jeden domek. Czyli jeżeli zapłacimy 10 elektro, to stawiamy tylko i wyłącznie jeden domek. Nie ma możliwości, żeby na jednym, w jednym mieście znalazły się 3 domki tego samego gracza. W pierwszym etapie gry gracze rozbudowują swoje miasta, czyli rozbudowują swoją sieć tylko i wyłącznie na wybranym wcześniej kolorze. Jak pamiętacie, tych obszarów jest 6 i automatycznie gracz rozbudowuje swoje miasta, sieć energetyczną tylko na wybranym mieście. I w tym wypadku w pierwszym etapie gracz może przyłączyć do swojej sieci jedynie miasta, na których jeszcze nie została żadna stacja. Czyli w tym wypadku będą kosztowały go 10, czyli przyłączenie miasta, czyli postawienie domku stacji transformatorowej będzie kosztowało 10. W drugim etapie może włączać do sieci miasta niezajęte oraz te, których nie znajduje się żadna stacja innego gracza. Czyli w tym wypadku będą kosztowały 15. Jeżeli dojdziemy do karty etap trzeci, wtedy możemy dołączać wszystkie domki, czyli automatycznie wtedy wzrasta koszt, jeżeli jest wolne miejsce tylko i wyłącznie na 20, więc gracz musi zapłacić 20 elektro. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że dane miasto nie ma jeszcze domku, a mamy etap drugi bądź trzeci, w tym wypadku nie musimy koniecznie płacić 15 czy 20 elektro. Korzystamy z sytuacji, że nie ma żadnego miasta i w tym wypadku możemy postawić stację transformatorową, czyli zasilić miasto przez postawienie domku i opłatę w wysokości 10 elektro.
Gdy gracz włącza miasto do swojej sieci, stawia domek, stację transformatorową na najtańszym miejscu budowy, czyli odpowiednio 10, 15 lub 20 w danym mieście i wpłaca do banku odpowiednią kwotę. W tym wypadku 15 elektro. Każdy gracz, który rozpoczyna grę, powinien wybrać swoje miasto startowe, od którego będzie zaczynał rozbudowę sieci. Można miasto postawić na samym początku gry, bądź też później. Załóżmy, że nasz gracz na początku gry stawia miasto startowe. Tym miastem startowym będzie Houston. Jest to pierwszy etap gry, więc domek może postawić w wysokości 10 elektro. Od tego miasta będzie prowadził dalszą rozbudowę swoich stacji transformatorowych i zasilania miast. Jak będzie wyglądała rozbudowa sieci? W swojej turze gracz może postawić dowolną liczbę domków, jeżeli pozwalają mu na to fundusze. I tak, jeżeli gracz chciałby zasilić miasto Dallas, to musi zapłacić oczywiście wcześniej wspomniane 10 elektro za postawienie domku startowego, opłatę transmisyjną 5 i automatycznie opłatę za postawienie domku stacji transmotorowej 10. Czyli ta operacja za podłączenia dwóch miast do swojej sieci będzie kosztowała go 10 plus 5 plus 10, 25. Inne miasta. Jeżeli by chciał przełączyć Memphis, to w tym momencie, zaczynając od miasta startowego, od Houston, musi opłacić opłatę transformatorową 5 plus 12, to jest 17 i 10, żeby postawić domek, czyli ta operacja będzie kosztowała go 27. I w tym wypadku już ma przełączone 3 domki. Może być taka sytuacja, że gracz będzie chciał zasilić miasto z Houston do Birmingham, ale niekoniecznie chce stawiać domek w Nowym Orleanie. Może pociągnąć tak zwane sieci górą, czyli nad miastem, i w tym momencie musi zapłacić opłatę transformatorową 8 plus 11, to jest 19 i automatycznie 10, 29. Niekoniecznie musi postawić domek w Nowym Orleanie. W tym wypadku gracz stworzył sieć 4 domków i automatycznie ma możliwość zasilenia w tym wypadku 4 miast. Jeżeli w Nowym Orleanie nie postawił domku, nie ma możliwości, żeby to miasto zasilić. Jeżeli gracz w swojej turze rozbudował sieć o 4 domki, to automatycznie należy to odzwierciedlić. Gracz niebieski miał 2 domki zasilone, zasilił w tej rundzie 4, czyli automatycznie ma zasilonych domków 6. Ostatnią, piątą fazą gry jest biurokracja. W tej fazie gracze realizują zyski i pobierają wypłatę za produkty elektryczności. Zobaczmy. Gracz niebieski ma 3 elektrownie. W wszystkich 3 elektrowniach kupił surowce, aczkolwiek wydajnych wszystkich elektrowni jest 2 plus 4, to jest 6 plus 8. Jego sieć wynosi tylko 6, więc jeżeli by zasilił wszystkie elektrownie, straciłby nadwyżkę, więc zasila tylko i wyłącznie 6 miast. Surowce oddawane są do banku i w tym wypadku, jeżeli gracz zasilił 6 miast, dostarczył energię do 6 miast, dostaje wypłatę w postaci 73 elektro. Gracz, który nie zasila w danej rundzie żadnych miast, dostaje 10 elektro, czyli tak zwany gwarantowany minimum. W czasie biurokracji należy także wykonać kilka czynności. Jeżeli to jest etap lub pierwszy lub drugi gry, to automatycznie odkładamy najdroższą elektrownię na spód stosu, czyli pod naszą kartę etap trzeci. No, automatycznie usuwamy najtańszą elektrownię z gry. No i oczywiście musimy uzupełnić rynek surowców. Rynek surowców uzupełniany jest na podstawie tabeli, która załączona jest z tyłu instrukcji. W zależności od liczby graczy mamy tutaj podział
od 2 do 6 mamy surowce i automatycznie, jeżeli w naszym wypadku graliśmy dla 6 graczy, to automatycznie dokładamy. To jest pierwszy etap: 7 żetonów węgla, 5 żetonów oleju, 3 żetony odpadów i 2 żetony uranu. Jak to wygląda? Okazuje się, że najtańszy olej jest wart 5 euro. Według tabeli musimy dołożyć jeszcze 5 olei. To w tym momencie najtańszy olej w następnej kolejce będzie wart 3 elektro. Jak sami zobaczyliście, rozgrywka wysokie napięcie no jest rozgrywką prostą. Aczkolwiek sugerowałbym, żeby przed tą pierwszą waszą rozgrywką mimo wszystko zasiąść do instrukcji i ją dokładnie przeczytać. Jest kilka niuansów, które niestety nie pokazałem. To przede wszystkim przejścia z etapu do etapu, z drugiego do trzeciego. Jest kilka niuansów, które ciężko jest pokazać bezpośrednio na planszy i powiedzieć. Myślę, że łatwiej jest to przekazać ustnie. Chciałem pokazać mechanizm gry i wydaje mi się, że te wszystkie poszczególne fazy, które występują, no, odzwierciedlają klimat tej gry. A co na temat samej gry? No, wydaje mi się, że gra, według mojej oceny, gra jest bardzo dobra i zasłużenie znajduje się na trzecim miejscu w rankingu Board Game Geek. Grę oceniam bardzo wysoko. Gra jest przede wszystkim bardzo grywalna. Umożliwia rozgrywkę od 2 do 6 graczy. No, 6 osób, które może zasiąść do gry, to nie wszystkie gry takie dają takie możliwości. Wysokie napięcie i owszem. Gra świetnie się spisuje przy 2, 3. No, w zasadzie w każdej korelacji jest bardzo dobra. Jest bardzo grywalna. Osoby, które raz zasiądą do wysokiego napięcia, akceptują tą grę. Pomimo tego, że jest tam, to jest gra ekonomiczna, jest troszeczkę liczenia. Gra ma bardzo fajny klimat i myślę, że z powodzeniem może służyć jako tytuł startowy. Osoby, które jeszcze nie grały w planszówki, śmiało mogą zasiąść do tego tytułu bez żadnych oporów. Gra nie jest trudna. I myślę, że po pierwszej rozgrywce będą zachwycone samą rozgrywką. Gra naprawdę jest bardzo dobra. No cóż, nie oszukujmy się, część wizualna, czyli sama grafika, same wykonanie tej części planszy, ten industrialny klimat, no, nie jest najładniejszym. Powiedział nawet, że wprost, że jest brzydki. No, na szczęście gra broni się mechaniką i wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku, jest wszystko bardzo płynne i dopracowane. Także bardzo serdecznie grę polecam. Przede wszystkim zagrajcie. Osoby, które grają już w planszówki, nie grały jeszcze wysokie napięcie, myślę, że mogą w ciemno tą grę kupować i myślę, że to jest jakby podstawowa gra, która powinna się znaleźć w kolekcji. Tyle, jeżeli chodzi o 8 odcinek podcastu wideo. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam na kolejne. Po tej stronie Marek Wysocki. Do widzenia, do usłyszenia.